Historia, którą dzisiaj wam opowiem, chodzi za mną od długiego czasu, choć usłyszałam ją stosunkowo niedawno. Ale kiedy dowiedziałam się o jej przebiegu i o tym, w jaki sposób i przez ile lat trwała, byłam nią zafascynowana i to taka historia, która wiem, że zostanie ze mną na zawsze. To historia o wielkiej miłości, ogromnej tragedii, złu, które przez bardzo wiele lat zwycięża, ale w końcu triumfuje dobro. Zapraszam was dzisiaj na historię nie polską, bo francusko-niemiecką, ale z polskimi akcentami. Poznajcie historię Kalinki Bamberski. Choć właściwie to bardziej historia jej ojca, André Bamberskiego. Lipiec w 1982 roku na południu Niemiec był bardzo upalnym miesiącem. To właśnie tam, w Lindau, wakacje spędzała Kalinka Bamberski z własnym bratem Nikolasem, z mamą Daniel i jej mężem, drugim mężem, Dieterem Krombachem. To właśnie z Dieterem Krombachem związała się Daniel po rozwodzie z ojcem dzieci, André Bamberskim. Od niedawna mieszkali w Niemczech, gdzie Daniel bardzo chciała ułożyć sobie życie. Ułożyć je tak, by to właśnie Niemcy stały się kolejną, a właściwie tą główną ojczyzną całej jej rodziny. Tak się jednak nie stało, ponieważ dzieci przeniosły się do Niemiec już jako nastolatkowie. Chcieli mieszkać w miejscu, z którego czuli się, że pochodzą, do którego czuli, że należą, a pochodzili z Francji, z miejscowości Peszbisk, niedaleko Tuluzy. Dzień 9 lipca wyglądał jak każdy inny wakacyjny dzień. W ciągu dnia dzieci bawiły się, korzystały z pięknej pogody, kąpały się. Wieczorem przyszły do domu, zjadły kolację, położyły się spać. Jednak to właśnie 9 lipca Kalinka skarżyła się na złe samopoczucie, dlatego też jej ojczym, Dieter Krombach, który był szanowanym lekarzem, dokładnie kardiologiem, podał dziewczynce zastrzyk, który miał ją wzmocnić. Rzekomo miał to być zastrzyk z wapnem, dzięki czemu dziewczynka miała mieć mniejszą alergię na słońce, ponieważ doktor uznał, że przebywanie na słońcu, w pełnym słońcu przez cały dzień, mogło doprowadzić do takiego lekkiego udaru cieplnego i słonecznego Kalinki. W związku z tym chciał złagodzić jej objawy. Dziewczynka poszła spać i nad ranem, w godzinach bardzo wczesnoporannych, Dieter, idąc w nocy do toalety, postanowił wejść do swojej pasierbicy i sprawdzić, co się z nią dzieje. Czy czuje się lepiej, czy ma gorączkę, czy jej stan się poprawił, czy wręcz przeciwnie. I kiedy wszedł do jej pokoju, z wielką rozpaczą i zaskoczeniem odkrył, że dziewczynka najprawdopodobniej nie żyje. Albo przynajmniej jest na granicy życia i śmierci. To właśnie 10 lipca nad ranem do pogotowia w Lindau, gdzie wszyscy doskonale znali doktora Krombacha, dzwoni telefon właśnie z jego posiadłości z rozpaczliwą prośbą o wysłanie karetki na miejsce, z którego dzwonił, na miejsce jego zamieszkania, ponieważ Kalinka bardzo źle się czuła. Doktor mówi przez telefon, że reanimuje dziewczynkę, że jest z nią bardzo źle, że podaje jej właśnie teraz jakieś zastrzyki, próbuje jej się wkłuć prosto w serce. Domyślam się więc, że chodzi o zastrzyk z adrenaliny. Wezwanie pogotowia do
do domu, gdzie jest wykwalifikowany i świetny lekarz, oznaczać może tylko jedno. Albo sam nie jest w stanie sobie dać rady z przypadkiem, który ma na miejscu, albo jest to coś bardzo, bardzo złego. Kiedy pogotowie przyjeżdża na miejsce, zastają doktora Krombacha na zewnątrz domu, który chce jak najszybciej lekarzy do pokoju dziewczynki przyprowadzić. I kiedy sanitariusze znajdują się już w pokoju nastolatki, odkrywają, że dziewczynka z pewnością nie żyje. A wiedzą to dlatego, że po prostu zaistniało już stężenie pośmiertne, to znaczy, że nie żyje już od dobrych kilku godzin. Z jej żyły w zgięciu łokcia wystaje natomiast strzykawka, którą prawdopodobnie Krombach próbował dziewczynkę jeszcze jakoś ocucić. Wieść o śmierci kilkunastoletniej, czternastoletniej Kalinki, która cieszyła się świetnym zdrowiem, na nic się nie uskarżała, była wysportowaną, młodą, pełną życia dziewczyną, która na nic się jeszcze dzień wcześniej nie uskarżała, no budzi ogromne zdziwienie i rozpacz u rodziny. Daniel, matka Kalinki, jest w wielkim szoku. I to właśnie do niej należy poinformowanie ojca dziewczynki, jej byłego męża, André Bamberskiego, który na co dzień mieszkał w Peżbisk we Francji. Kiedy André dowiaduje się o tym, że jego pierworodna, jedyna córka zmarła, oczywiście również pogrąża się w rozpaczy, jednak wstępuje wtedy w taki tryb działania. Od razu pakuje się i po kilku godzinach dojeżdża do Lindau, gdzie chce dowiedzieć się, co się stało, dlaczego się stało. I kiedy dowiaduje się, że Kalina dzień wcześniej była na słońcu, potem zostały jej podane dożylnie jakieś leki, potem została położona do łóżka, to znaczy niby sama położyła się do łóżka, a potem pod opieką wykwalifikowanego i świetnego lekarza i własnej matki umiera w łóżku, gdzie generalnie ma dostęp do właściwie świetnego specjalisty i nikt nie patrzy na to, w jakim stanie była, nikt nie monitoruje jej przez całą dobę. Jest to dla André nie do pomyślenia, dlatego od razu rzuca podejrzenia w kierunku zarówno swojej byłej żony, jak i przede wszystkim jej nowego męża. Oskarża ich, co w tamtym momencie dla Daniel jest szczególnie trudne, bo przecież sekundę temu sama straciła córkę, a jeszcze obwinianie jej i jej nowego męża, który jest po prostu lekarzem, i no jest dla niej niedopuszczalne. Jest tylko robieniem awantury wokół tragedii, która po prostu się wydarzyła. Zresztą to właśnie Daniel mówi w pewnym momencie André Bamberskiemu, że Kalinka po prostu musiała umrzeć. Przyszedł na nią czas, tak musiało być, co dla André Bamberskiego jest absolutnie nie do przyjęcia. Tajemnicza śmierć nastolatki budzi oczywiście wiele wątpliwości, dlatego zostaje ona poddana sekcji zwłok. To właśnie w trakcie sekcji zwłok wychodzi na jaw, że po pierwsze faktycznie miała na swoim ciele kilka śladów po wkłuciu strzykawką, jednak no, doktor Krombach wyjaśnił, że podawał dziewczynce wapno, potem mówił o tym, że podawał jej jakiś związek żelaza, który miał ją ocucić, chciał też podać jej no, prawdopodobnie adrenalinę, tak wydaje mi się, że to właśnie zastrzyk z adrenaliny daje się prosto w serce, ale jeżeli to jest jakiś utarty schemat, który znam po prostu z popkultury, to bardzo mi wybaczcie. Ja mniemam, że to właśnie o taki zastrzyk chodziło, ale mogę się mylić, więc tutaj zaznaczam tylko taką gwiazdkę, że faktycznie mogę to po prostu sobie dopowiadać. Jednak wszystko wydaje się być w porządku, oprócz tego, że w drogach oddechowych Kalinki odnaleziono resztki pokarmu, co oznacza tyle, że po pierwsze doszło do jakiegoś zadławienia, prawdopodobnie wymiotowała, najprawdopodobniej pod, w
w stanie jakiejś nieprzytomności albo w stanie, kiedy leżała, bo nie mogła normalnie tej treści pokarmowej wydalić. To znaczy tyle, że ona najpierw napłynęła jej do ust, a potem została wchłonięta podczas oddechu do dróg oddechowych, więc to jest pierwsza wskazówka, którą gdzieś tam zapisano w raporcie. Druga jest taka, że do śmierci doszło w niedługim czasie od ostatniego posiłku, a wiadomo, że rodzina zasiadała do kolacji w okolicy godziny 19, więc do śmierci Kalinki doszło nie później niż o godzinie 21. Tak tutaj według tych pierwszych szacunków wywnioskowano. W związku z tym z całą pewnością można było wykluczyć, że dziewczynka, jeżeli faktycznie już nie wychodziła ze swojego pokoju, nie mogła umrzeć później niż po tej właśnie godzinie. Podczas sekcji zwłok o dziwo nie zostają pobrane żadne materiały do badań toksykologicznych, to znaczy ślady wkłuć, które dziewczynka miała na ciele, były moim zdaniem dość zastanawiające, szczególnie, że to się wszystko dzieje tuż i właściwie parę godzin przed i wokół śmierci młodej osoby. Jednak nikt nie bada krwi dziewczynki pod kątem właśnie różnego rodzaju trucizn i substancji, które mogłyby doprowadzić do jej śmierci. Więc to jest takie pierwsze wielkie zaniedbanie. Drugim zaniedbaniem w moim odczuciu, myślę, że w waszym również, jest niedrążenie tematu obrażeń, które odnaleziono także w trakcie sekcji zwłok, mianowicie obrażeń okolic intymnych. U Kalinki stwierdzono dość znaczne otarcia w okolicach wzgórka łonowego, które w normalnej interpretacji takiej zwyczajowej byłyby postrzegane jako coś w rodzaju próby nadużycia seksualnego, stosunku seksualnego i tym podobnych. Co więcej, wewnątrz jej waginy odkryto śluzawą, białą substancję, której również nie poddano żadnym badaniom. Tak zostało zapisane w raporcie, nikt tego dalej nie drążył i kiedy ten raport trafia do oczywiście rąk Daniel i André Bamberskiego, o dziwo Daniel przyjmuje w 100% cały czas te tłumaczenia o tym, że nie wiadomo, dlaczego Kalinka zmarła, bo właśnie taki jest wniosek z sekcji zwłok. Dziewczynka zmarła nagle z przyczyn naturalnych, prawdopodobnie doznała jakiegoś nagłego ataku. Jednak nie uwzględniono w tym raporcie takiego prawdopodobieństwa, że mogło podczas śmierci Kalinki dojść do zabójstwa czy próby zabójstwa. Nikt w każdym razie dziewczynce według tego raportu sekcji zwłok w śmierci nie pomagał. Innego zupełnie zdania był André Bamberski po przeczytaniu tego raportu. Był zdruzgotany tym, że nie zbadano krwi, że nie pobrano różnego rodzaju próbek z ciała dziewczynki. Nie mógł się absolutnie z tym pogodzić i kiedy słyszy od swojej żony, byłej żony Daniel, że ona chce pochować Kalinkę w Niemczech, całkowicie się buntuje, mówi o tym, że domem Kalinki zawsze była Francja, to tam spędziła najpiękniejsze lata swojego życia i to tam właśnie po wakacjach miała wrócić, bo tak faktycznie było, że dzieci po kilku miesiącach spędzonych w Niemczech, nawet we francuskiej szkole, stwierdziły, że jednak źle się tam czują i chciały mieszkać razem z ojcem we Francji. To właśnie w Peszbisk znajduje się obecnie grób Kalinki Bamberski. To właśnie tam, w tej miejscowości, André Bamberski wykupił miejsce na cmentarzu i to właśnie obok swojej córki powiedział, że spocznie i uznaje właśnie to miejsce za taką ojczyznę, którą najbardziej Kalinka ukochała. Doszło do pogrzebu, po tym pogrzebie w całym Peszbisk aż dudniło od plotek, ponieważ plotki były takie, że Kalinka poszła się opalać
i jej własny ojciec, czyli André Bamberski, miał podać jej jakieś zastrzyki, które miały pomóc jej w opalaniu. No oczywiście wiemy, jak działa głuchy telefon, wiemy, jak działają plotki. W każdej plotce jest ziarnko prawdy. Prawda jest taka, że faktycznie Kalinka zmarła, że miała dzień wcześniej, czy miała w dniu śmierci podawane jakieś leki dożylnie, że coś było faktycznie wspólnego z opalaniem, ale raczej ze skutkami i że nie ojciec, a ojczym. André nie mógł się absolutnie pogodzić nie tylko z tymi plotkami, ale przede wszystkim ze śmiercią córki, o którą już w 100% obwiniał swoją byłą żonę i Dietera Krombacha. W rodzinie stworzył się bardzo duży rozłam, byli małżonkowie, nie chcieli w ogóle ze sobą rozmawiać, co było na tyle trudne, bo nie mogli po prostu ze sobą zerwać kontaktu, bo przecież jeszcze na świecie został Nicolas, młodszy brat Kalinki. A skoro już mówimy o tych rodzinnych relacjach, to tutaj myślę, że bardzo ważnym motywem jest to, jak w ogóle Daniel i André się poznali i jak doszło do ich rozwodu. André Bamberski przyszedł na świat w 1938 roku i tutaj źródła podają dwie różne opcje, więc mówię o obu, bo nie wiem, która ostatecznie jest dobra. Pierwsza wersja mówi o tym, że przyszedł na świat w Polsce, jest synem Polaków. Druga wersja mówi o tym, że przyszedł na świat we Francji jako dziecko pary Polaków, którzy wyemigrowali w latach 30. do Francji. W trakcie II wojny światowej został z rodzicami rozdzielony. Niemcy zabrali go początkowo właśnie na tereny Polski, a potem Niemiec oczywiście, i został jako kilkulatek oddany pod opiekę swoich dziadków, których dopiero w sumie wtedy poznał, i dopiero po 45 roku został przywrócony pod opiekę swoim biologicznym rodzicom. I tak właściwie mijało dzieciństwo André Bamberskiego, który jako kilkulatek, siedmiolatek doczekał się końca wojny, która całkowicie zmieniła świat, zrujnowała Europę. Dorastał w domu straumatyzowanych drugą wojną dorosłych, dlatego chętnie uciekał w naukę. Bardzo szybko okazało się, że ma olbrzymie zdolności matematyczne, jest ścisłowcem, dlatego też w tym kierunku głównie kładł nacisk w swojej nauce i to umożliwiło mu pójście na studia z księgowości i właśnie studia w tym kierunku skończył. Wtedy też pojawiła się opcja wyjazdu do Maroka, do Casablanki, gdzie właśnie Francuzi mieli bardzo dużo swoich biznesów, przedsiębiorstw, w których mogli pracować, a że było to egzotyczne miejsce na kontynencie, w malowniczym, pięknym Maroku, André Bamberski jako 20-kilkulatek zdecydował się od razu. I to właśnie w Casablance w latach 60. poznaje Daniel, francuskę, która również wyjechała do Casablanki. To właśnie w Casablance zaczyna swój związek z Daniel. Potem przychodzi czas na zaręczyny, na ślub. I tak państwo bamberscy w Casablance sobie świetnie żyją. I w 67 roku na świat przychodzi ich pierwsze dziecko, córka Kalina. To właśnie na cześć Kaliny, czyli kwiatów występujących bardzo licznie na Mazurach, Kalinka otrzymała to pięknie brzmiące i egzotycznie jak na Francję imię. Życie płynie sobie spokojnie, Kalinka jest mała, po 2 latach przychodzi na świat Nicolas i wszystko właściwie świetnie się kręci, tym bardziej, że młodzi rodzice zaczynają też żyć towarzysko. Głównie spotykają się z innymi przyjezdnymi z Europy, między innymi z Niemiec, bo właśnie dwie ulice dalej mieszka młode małżeństwo Krombachów, właśnie między innymi Dieter Krombach ze swoją małżonką i ze swoimi dziećmi. I to właśnie jakoś tak nawiązują relacje. No początkowo André z Dieterem, a panie Daniel i żona Dietera Krombacha między sobą. Jednak André spędzał w pracy bardzo, bardzo dużo czasu i pewnego dnia odkrywa po prostu, że jego żona od dłuższego czasu ma
bliższe relacje z Dieterem Krombachem. Mówiąc tutaj bliższe relacje, mam na myśli zwyczajny w świecie romans. To André wywraca świat do góry nogami. Mężczyzna jednak chce walczyć o swoją rodzinę, bo bardzo kocha swoją żonę. Dlatego postanawia jako głowa rodziny, że żeby to zerwać, żeby zacząć od nowa, zresztą Daniel chce zaczynać od nowa, po prostu wrócą do Francji i to tam osiedlą się na stałe i będą po prostu zaczną żyć z czystą kartą, trudno. Casablanca to jakiś etap w ich życiu, który trzeba po prostu w tym momencie zamknąć. I tak się też dzieje. Rodzina trafia do Peszbisk, tam mieszkają, dzieci tam zaczynają chodzić do szkoły i wszystko właściwie zdaje się wrócić na swoje regularne tory. André pracuje, Daniel początkowo zajmuje się dziećmi, zajmuje się domem, uczy się z tymi dziećmi, odrabia zadanie. Jednak w pewnym momencie chce też zacząć pracować i dostaje posadę w Nicei, która również jest nieopodal, i zaczyna do tej pracy po prostu codziennie dojeżdżać. Wszystko byłoby dobrze, gdyby pewnego dnia André nie zauważył, że w rzeczach Daniel znajduje się bardzo sporo, czy bardzo sporo, znajduje się sporo literatury niemieckiej. No może przesadzam z literaturą, ale znalazł jakieś książki do nauki języka, znalazł słownik, znalazł też taką podstawową literaturę niemiecką i kiedy konfrontuje Daniel z tym, Daniel mówi, że po prostu chce się nauczyć niemieckiego, że bardzo jej się ten język podoba, przecież to sąsiedzi, mówię tutaj o sąsiadach, o kraju, że żyją w Europie, że ona po prostu chce znać ten język, ale to gdzieś tam zapala z tyłu głowy u André, no, bardzo wyraźne obawy, które po kilku miesiącach się spełniają, kiedy odkrywa, że Daniel wcale nie pracuje w Nicei i kiedy mówi, że jeździ tam do pracy na kilka dni, to tak naprawdę jeździ do Tuluzy, gdzie od kilku lat w szpitalu pracuje Dieter Krombach, który przeniósł się również z Casablanki do Francji za swoją ukochaną Daniel. To przelewa czarę goryczy, małżeństwo przestaje istnieć, rozwodzą się, natomiast Daniel postanawia się wyprowadzić z Dieterem do Niemiec, ale żeby mieć blisko do swoich dzieci, które zostają z ojcem, bo nie chcą zmieniać kraju, czują się też z ojcem bardzo dobrze, mają świetną relację, to Daniel jednak chce mieszkać dość blisko, więc mieszkają właściwie na granicy francusko-niemieckiej w Lindau. I widują się tam raz na jakiś czas. Dzieci głównie przyjeżdżają do Daniel i do Dietera, który również rozstaje się ze swoją żoną i wybiera życie z Daniel. I to właśnie dlatego w 1982 roku Kalinka z Nikolasem spędzali wakacje u mamy, ponieważ może was zmylić to, że dzieci dalej mieszkały u ojca, ponieważ w pewnym momencie, kiedy André pracował, utrzymywał rodzinę, miał ze sobą dzieci, stwierdził, że dużo lepiej, łatwiej i na lepszym poziomie będzie mu się żyło w Casablance, a że już w Casablance właściwie z powrotem może żyć, bo nic nie zagraża jego małżeństwu, bo już go nie ma. To stwierdza, że właśnie tam się przeniesie, tam wróci. I kiedy o tych planach dowiaduje się Daniel, kategorycznie się sprzeciwia, występuje wówczas do sądu o ustanowienie miejsca pobytu dzieci przy sobie, wygrywa tę sprawę i tak dzieci, czyli Nikolas i Kalinka, trafiają do Niemiec, do domu Daniel i Dietera. Postanawiają oni dzieciom stworzyć fantastyczny dom, zapisują dzieciaki do szkoły francuskojęzycznej, też dla Francuzów, jako że to jest miejscowość, tak jak powiedziałam, przygraniczna. No i właśnie tam chcą rozpocząć nowe życie, tym bardziej, że Dieter też ma swoje dzieci i chcieli stworzyć taką większą patchworkową rodzinę, bo mieli względem siebie duże plany, zresztą też ponownie Daniel wyszła za mąż, Dieter się też ożenił, no oczywiście wzięli ze sobą ślub, to mam na myśli. Więc wszystko wyglądało świetnie. Jednak głównie tutaj Kalinka, która była starsza, straszliwie źle czuła się w Niemczech. Nie czuła, że to jest jej miejsce. I mimo, że chodziła do francuskojęzycznej szkoły z innymi dziećmi z Francji, to czuła się tam obco.
No i właśnie z racji tego, że próbowała już na wszystkie sposoby się tam zaklimatyzować, postanowiła porozmawiać ze swoją matką właśnie w okolicach tych wakacji 82 roku, tuż przed nimi, że jednak jest tam nieszczęśliwa i że to nie jest wina oczywiście mamy, ona po prostu chce mieszkać w Pyrzbisk, bo z tą miejscowością była po prostu szalenie zżyta. Nikolas również chciał wrócić do Francji. I Daniel przystała na to. Nie wiem, czy Daniel była taką matką w klasycznym tego słowa rozumieniu, taką matką, archetypem, która za wszelką cenę chce mieć dzieci przy sobie, bo tutaj, kiedy związuje się z Dieterem już tak na poważnie i oficjalnie, to wybiera Niemcy i zostawia dzieci i André. Bardzo możliwe, że to, że dzieci w ogóle do niej trafiły na pewien czas, było tylko i wyłącznie próbą pokrzyżowania André planów w związku z wyjazdem do Maroka. Nie wiem, w każdym razie myślę, że też z dość dużą łatwością Daniel przychodzi ta decyzja, że jednak Kalinka i Nikolas nie będą mieszkali na co dzień z nią. Ale właśnie wakacje w Lindau miały być takim zakończeniem tego okresu niemieckiego w życiu dzieci. I to właśnie po tych wakacjach miały wrócić do Francji i tam już rozpocząć nowy rok szkolny. Myślę więc, że znając już tą historię rodziny i tego, jakie tam panowały układy, można chyba założyć i przyjąć, że raczej André Bamberski nie darzył Dietera Krombacha zbyt wielką sympatią. Myślę, że też miał dużo żalu do Daniel właśnie o to, że doprowadziła do rozbicia rodziny. I to myślę, że było dobrą podstawą i pożywką do tego, żeby te wątpliwości na tym takim właśnie podatnym gruncie zaczęły kiełkować. Po pierwsze, w głowie André pojawiają się pytania, na które po prostu nie da się odpowiedzieć. Dlaczego jego córka w pełni sił, zdrowia umiera nagle z dnia na dzień w nocy w niewyjaśnionych okolicznościach? Od swojego syna, brata Kalinki, dowiaduje się przecież, że ten dzień był zwykły jak każdy inny. Kalinka czuła się dobrze, miała dużo energii, siły. Nic nie sprawiało wrażenia, że po pierwsze czuła się gorzej, tak jak mówił Dieter, że musiał podać jej zastrzyk po opalaniu przeciwko, żeby złagodzić skutki udaru słonecznego. Więc to, co André Bamberski robi w pierwszej kolejności, to sprawia pogodę w Lindau, która była 9 lipca i nagle się okazuje, że wcale nie było tam upałów, a na pewno nie takich, które mogłyby spowodować udar słoneczny. Co więcej, sąsiadka Kalinki z Niemiec twierdzi, że ona z kolei zna wersję taką, którą najprawdopodobniej w ogóle sam Dieter opowiadał, że podał swojej pasierbicy zastrzyk, ale na przyspieszenie opalania. Czyli już pojawia się kolejna wersja. A kiedy André wczytuje się w raport sekcji zwłok, który w dodatku przychodzi napisany po niemiecku, więc jeszcze mężczyzna musi oddać ten raport do tłumaczenia, więc to też długo trwa, bo jest po prostu pozbawiony tych informacji z pierwszej ręki od razu jako rodzic Kalinki, no jest pewien, że to Dieter Krom Bach stoi za śmiercią jego córki. Przede wszystkim dlatego, że raport jasno wskazuje na uszkodzenia w obrębie miejsc intymnych, co jeszcze nadaje tej sprawie większego dramatyzmu, a w André Bamberskim powoduje, że za wszelką cenę chce dowiedzieć się, dlaczego jego 14-letnia córka nie żyje. Z racji tego, że śledztwo toczy się w Niemczech, no bo to w Niemczech doszło do śmierci Kalinki i mężczyzna, mówię tutaj o ojcu Kalinki, nie ma na to zbyt dużego wpływu, bo nie jest obywatelem Niemiec, nie zna języka, nie orientuje się do końca, co się dzieje w tej sprawie. A kiedy już w ogóle to śledztwo zostaje umorzone, w André wstępują nadprzyrodzone siły, które powodują, że mężczyzna chce za wszelką cenę po prostu poznać prawdę i chce, by zabójca jego córki odpowiedział za odebranie jej życia. W tym celu, jako że prawnie nie ma takiej możliwości, by wywrzeć na niemieckim systemie sprawiedliwości przyspieszenie śledztwa lub podanie jakichś nowych informacji do tego śledztwa, bo nie jest żadną stroną, o dziwo, postanawia działać na własną rękę.
Po czerwcu w 1983 roku, czyli prawie rok od śmierci córki, André Bamberski nadal jest bez odpowiedzi, bez poczucia sprawiedliwości. Postanawia wówczas, bo to właśnie w czerwcu 83 roku dochodzi do umorzenia śledztwa, postanawia wziąć sprawę w swoje ręce. Przypomnę tylko tyle, że do umorzenia śledztwa dochodzi w czerwcu 1983 roku. Po tym, bo nie znam dokładnie daty, ale właśnie po tym wydarzeniu, właściwie, no nie wydarzeniu, braku wydarzenia na dobrą sprawę, braku dalszego postępowania i śledztwa, André Bamberski drukuje 5000 ulotek o treści, która była dość mrożąca krew w żyłach, moim zdaniem. Gdyby to były ulotki dotyczące mnie, myślę, żebym po prostu nie wiem, co zrobiła. W każdym razie było tam zdjęcie Dietera Krombacha na treść ulotki mówiłam mniej więcej tyle, że to jest właśnie lekarz Dieter Krombach, który leczy tutaj w waszym mieście, w Lindau, a mi zabił córkę. Poszukuję informacji na temat tego oto lekarza. Nie wiadomo w sumie, jaki cel był w tym, co André na dobrą sprawę chciał osiągnąć, bo nie chciał w żaden sposób Dietera sprawdzać, czy pozyskiwać jakieś nowe informacje. Zależało mu głównie na tym, żeby tę jego otoczkę świetnego, doskonałego, sprawdzonego, zaufanego lekarza po prostu rozbić, żeby pokazać, jak niebezpiecznym jest on człowiekiem i człowiekiem, który po prostu nadal leczy ludzi. Jest to wilk w owczej skórze. Te ulotki bardzo szybko stają się tematem numer jeden w Lindau. André Bamberski zostaje za te ulotki pozwany. I to nie przez Dietera Krombacha, a przez jego siostrę Diane, która pozywa André Bamberskiego o zniesławienie swojego brata, o to, że godzi w jego dobre imię, szkodzi mu i jeszcze sprawia, że po prostu może coś złego go spotkać, bo ludzie lubią wymierzać sprawiedliwość na własną rękę. Poza tym śledztwo umorzono, nie ma żadnych dowodów, że jej brat ma coś wspólnego ze śmiercią Kalinki. Zostaje zasądzona kara, którą André Bamberski musi zapłacić na rzecz Dietera, jednak mężczyzna od razu mówi, że tego nie zrobi, że może siedzieć, ale w życiu Dieterowi nie zapłaci złotówki. On po prostu wie, że to właśnie on stoi za śmiercią jego córki. Ten proces o zniesławienie ma też bardzo ważne znaczenie dla dalszego przebiegu tej sprawy, ponieważ to właśnie podczas tego procesu André Bamberski dowiaduje się po pierwsze o tym, że podczas sekcji zwłok jego córki na sali, w której dochodziło do tej sekcji zwłok, w prosektorium, był obecny nikt inny jak Dieter Krombach. Co w tym momencie wywołało olbrzymie wzburzenie, wywołało wzburzenie w André, ale przede wszystkim kazało mu myśleć, że to nie może być wiarygodny raport z sekcji zwłok. Po drugie, właśnie w tym raporcie również okazało się, że zapis o tych urazach w strefach intymnych Kalinki, one zostały kompletnie po pierwsze zignorowane, ale trzeba było je wyjaśnić. I to właśnie specjaliści niemieccy stwierdzili, że najprawdopodobniej doszło do nich, do tych urazów po śmierci Kalinki, w momencie, w którym po prostu przenoszono ciało. To, wiecie, nie jestem ekspertem, ale wydaje mi się, że to po prostu śmierdzi na kilometr. I to właśnie w André powoduje tak olbrzymie wzburzenie, że jeszcze z taką łatwością nagle dochodzi do skazania André za zniesławienie i za naruszenie dóbr osobistych, a sprawa o zupełnie innego kalibru przestępstwo, jakim jest zabójstwo, które cały czas André podejrzewa Dietera, zostaje z taką łatwością umorzona, a jest przecież ewidentnie nie do końca wyjaśniona. Zdesperowany André próbuje sprawę nagłośnić i udaje mu się to, ponieważ pod koniec lat 80. sprawą zainteresował dziennikarza Société, bardzo znanego magazynu opinii we Francji. Powstaje duży reportaż na kilka stron, który nazywa się Dziwna sprawa, taki ma tytuł. I to właśnie w tym tekście
opisana jest cała historia śmierci, niewyjaśnionej śmierci Kalinki. I ten artykuł, ten reportaż odbija się tak szerokim echem po właściwie wszystkich domostwach we Francji, w których czyta się tę gazetę, ale również po prostu staje się to temat, w którym zaczynają media żyć. Dzięki temu też sprawa przedostaje się też do Niemiec, ponieważ przecież dotyczy obywatela Niemiec, znanego, szanowanego lekarza. I to właśnie wówczas zaczęto się przyglądać osobie Dietera Krombacha coraz bliżej. Między innymi na jaw wychodzi taka historia z życia Dietera Krombacha, że żona, z którą się rozstał po to, żeby być z Daniel, matką Kalinki, była drugą żoną Dietera Krombacha. Co się zatem stało z pierwszą żoną? Otóż jako 24-letnia kobieta zmarła w równie niewyjaśnionych okolicznościach. Nagle była po prostu w pełni sił, w pełni zdrowia. Zmarła z dnia na dzień i też nigdy nie udało się dojść do tego, co było przyczyną jej śmierci. To postawiło pewien znak zapytania. Po drugie, Dieter Krombach był lekarzem, który był szanowany i którego też, jak się okazuje, bo do tego dotarł dziennikarz właśnie Société, dotarł do akt śledztwa w Niemczech w sprawie śmierci Kalinki. Okazało się, że Dieter Krombach, który po pierwsze podawał Kalince jakieś leki, po drugie właściwie był ostatnią osobą, która widziała ją żywą i pierwszą, która widziała ją martwą, która to osoba była przy sekcji zwłok. Jeżeli dziewczynka miała ślady, które wskazywałyby na to, że doszło na przykład do gwałtu lub do stosunku płciowego, no to tutaj mógł być podejrzanym, jednym z podejrzanych mógł być oczywiście Dieter Krombach i nie został nawet w tej sprawie przesłuchany. Okazuje się, że zostały mu wysłane pocztą czy w jakiś sposób korespondencyjny pytania i on na nie odpowiedział, a chyba też na niektóre w ogóle nie odpowiadał, bo się nie czuł komfortowo. W związku z tym trudno w ogóle mówić, że było jakiekolwiek śledztwo w sprawie śmierci Kalinki. Na pewno wiadomo tylko tyle, że Dieter Krombach był traktowany w tej sprawie całkowicie wyjątkowo i nie tak, w jaki sposób traktuje się osoby podejrzane o jakiekolwiek przestępstwo, już nie mówiąc o tym, że są to osoby podejrzane o zabójstwo. Skutkiem nagłośnienia tej sprawy jest to, że zaczynają się nagle odzywać kobiety, które były pacjentkami doktora Krombacha, a które zostały przez niego zgwałcone. I to są młode kobiety, które przychodziły do niego na badanie. On podawał im jakiś zastrzyk, właśnie jakąś bombę witaminową. Kazał zresztą przychodzić na jakąś terapię witaminową, na uzupełnianie żelaza. Wszystkie te kobiety były według niego, według ich zeznań leczone na anemię. To właśnie on miał je diagnozować na anemię i w związku z tym miały przychodzić na takie duże dawki chyba żelaza. No i okazuje się, że te witaminy czy cokolwiek on im wstrzykiwał, wcale nie było tym, co mówił, że wstrzykuje, ponieważ wiele kobiet po prostu budziło się po jakimś czasie w gabinecie doktora i czuły i wiedziały, że zostały zgwałcone. Jednak żadna z tych kobiet nie zgłosiła się wówczas na policję, ponieważ po pierwsze wówczas były to lata 70., 80., kobietom nie do końca wierzyło się, jeżeli mówiły właśnie o tym, że zostały zgwałcone. Po pierwsze dlatego, że nie powiedziały nie, to taka klasyczna pułapka, tak, znaczy w sensie nie pułapka, tylko to klasyczne obwinianie ofiary, że ofiara musi mówić nie, a na dobrą sprawę, jeżeli tego nie powie, to właściwie się zgadza, co jest oczywiście kompletną bzdurą i nawet nie będę teraz tutaj wchodziła w te tematy. Nawet jeżeli dzisiaj oskarża się kogoś o gwałt, a tą osobą oskarżaną jest jakaś znana i społecznie uznawana postać, no to bardzo trudno jest doprowadzić do tego, żeby wszczęto śledztwo. I wówczas było tak w szczególności, ponieważ dr Krombach, oprócz tego, że był szanowanym lekarzem, przede wszystkim był osobą, która słynęła ze swojego altruizmu, z tego, że zawsze wyciągał pomocną dłoń. I właśnie taką pomocną dłoń wyciągnął do jednej ze swoich pacjentek, która chorowała kardiologicznie, miała ona dwie córki, była mężatką, jednak jej mąż był przemocowym, agresywnym mężczyzną, ona była ofiarą
tego właśnie mężczyzny i postanowiła od niego odejść. Doktor Krombach objął tę rodzinę opieką, przede wszystkim finansową, wynajął jakieś mieszkanie, opiekował się zarówno tą kobietą, jak i jej córkami, zabierał je na wakacje i to właśnie na tych wakacjach między innymi dochodziło do takich sytuacji, że matka spała w osobnym pokoju, a doktor Krombach brał dziewczynki do innego pokoju, gdzie były dwa łóżka, jedno było większe, drugie mniejsze i to właśnie dziewczynki miały zadecydować, która śpi z doktorem Krombachem w tym dużym łóżku, ponieważ on twierdził, że ma bardzo duże problemy z kręgosłupem, więc on na pewno musi w takim łóżku spać, więc która z dziewczynek musi spać z nim. Jako, że dziewczynki po prostu czuły się zobowiązane, to zawsze któraś z nich brała na siebie ten przykry obowiązek i dochodziło w obecności drugiej do gwałtów na jednej z nich. I to są właśnie historie, które wyszły na jaw po opublikowaniu tego artykułu w Société. Ta historia oczywiście też zaczęła żyć w Niemczech. Doktor Krombach zaczął być przez media, nie powiem, że ścigany, ale może coś właśnie na to podobieństwo, ponieważ zaczęto wreszcie zadawać mu pytania, od których zawsze uciekał. Jego dom bardzo szybko namierzono, to właśnie pod tym domem bardzo często były materiały, na których było widać Dietera Krombacha wychodzącego z domu, dziennikarzy, którzy zadają mu pytania, ale z racji tego, że było to wciąż w czasach, kiedy szczególnie tutaj mówię o Danielle, mamie Kalinki, która traktowała tą nagonkę medialną jako zemstę, osobistą zemstę Andrzeja Bamberskiego, który wpadł w szał po śmierci córki, wpadł w rozpacz i chciał za wszelką cenę zemścić się na niej, za rozbicie rodziny, za zdradę, za wybór partnera, generalnie za wszystko. I właśnie w taki sposób Dieter z Daniel komentowali te zarzuty, które wysnuwał André, na przykład za pomocą Société, tego reportażu w Société. To jednak nie zamknęło ust dziennikarzom i nie odpowiedziało na żadne z ich pytań, dlatego kiedy zaczęły się zgłaszać te kobiety, to ta historia zaczęła żyć własnym życiem, nawet poza tym, co André w związku z nią robił. Ale wróćmy do tego, co dzieje się w sprawie Kalinki we Francji. Otóż między innymi ten artykuł sprawia, że władze francuskie zaczynają się tą sprawą również interesować. I nagle, mimo że śledztwo w sprawie śmierci Kalinki toczyło się w Niemczech, Francja zaczęła wysyłać jakieś noty dyplomatyczne i urzędowe do Niemiec z prośbą o wgląd na przykład do akt, o udostępnienie tych akt, o to, żeby to śledztwo zreaktywować. To wszystko poszło jak krew w piach właściwie. Niemcy w żaden sposób nie chciały reagować, nie reagowały, nie chciały w żaden sposób wszczynać tego śledztwa przeciwko swojemu obywatelowi. Traktowano to nawet jako taką bardzo dużą, takie bardzo duże faux pas dyplomatyczne. W 1986 roku André Bamberski wpada na genialny pomysł, mianowicie myśli o tym, że przecież Kalinka była obywatelką Francji. I to właśnie na terenie Francji jest jej grób, więc może trzeba to jakoś ugryźć od innej strony, może nie od razu śledztwa, które toczyło się w Niemczech, ale na przykład doprowadzić do ekshumacji zwłok i zrobić powtórną sekcję zwłok Kalinki. W związku z tym w 1986 roku zatrudnia prawnika, adwokata, który doprowadza do właśnie tego, że dochodzi do takiej powtórnej ekshumacji, która ma odpowiedzieć na pytania, na które pierwsza sekcja zwłok nie odpowiedziała, właściwie spowodowała wysyp kolejnych pytań, na które również nie ustalono odpowiedzi. I to właśnie podczas tej drugiej sekcji zwłok, 4 lata po śmierci Kalinki, okazuje się, że ciało dziewczynki jest pozbawione wszystkich organów, mówię tutaj o organach rozrodczych. Nie ma ani macicy, ani pochwy, ani jajników, po prostu zostały z tego ciała usunięte. I to niezwykle bulwersuje oczywiście nie tylko ojca Kalinki, który informuje od razu o tym Daniel, która twierdzi, że po prostu ma się uspokoić, że ma przestać ich nękać. Ona sobie nie życzy już w ogóle kontaktu z André, że to jest po prostu chore, co robi.
ale to też bulwersuje oczywiście stronę francuską oficjalną, dlatego że no, świadczy to o tym, że coś w tej sprawie śmierdzi i to na kilometr, tym bardziej, że to właśnie w obrębie tych narządów sekcja zwłok, ta pierwsza, wykazała jakieś nieprawidłowości i otarcia, urazy, do których raczej doszło za życie dziewczynki. Jeszcze co bardzo ciekawe, co w raporcie pierwszym było z tej sekcji zwłok, to, że do śmierci Kalinki na pewno doszło wieczorem 9 lipca, parę godzin po kolacji, do 3 godzin po kolacji, a znany lekarz, taki znamienity i w ogóle wykształcony, obyty z zawodem, reanimuje nad ranem dziewczynkę, która już od kilku godzin nie żyje, jej ciało jest zimne, a do tego wszystkiego wystąpiło już stężenie pośmiertne. No, raczej myślę, że każdy laik zorientowałby się, że ma do czynienia ze zwłokami, a nie z żywym człowiekiem. A szczególnie już lekarz, który obcował na pewno ze śmiercią i spędził wiele, wiele lat na studiach medycyny. Ta francuska sekcja zwłok ustala przyczynę śmierci Kalinki, w przeciwieństwie do tej z Niemiec. Dziewczynka zmarła na skutek wstrząsu w wyniku podanych leków. Co więcej, nie można było ustalić oczywiście, czy doszło do gwałtu bez narządów płciowych, które brakowało. Nie udało się oczywiście ustalić, co się z nimi stało. Lekarze z Niemiec nie przypominali sobie takiej sytuacji, stwierdzili, że na pewno te narządy zostały umieszczone z powrotem w ciele. Nie wiem w ogóle, czy to jest jakaś praktyka, że się narządy wyciąga, a chyba tak, bo się waży na przykład podczas sekcji zwłok różnego rodzaju narządy. W każdym razie one nie wróciły, było to niedopuszczalne i ustalono z całą pewnością, że Kalinka została otruta tymi lekami, że właśnie w wyniku tego podania tych leków dziewczynka zmarła. I to właśnie w 1988 roku zapada taka decyzja, zostaje wszczęte śledztwo i zostaje wezwany Dieter Krombach właśnie do Francji do złożenia zeznań, do wzięcia udziału potem w procesie, który ruszył nawet bez przesłuchiwania go, bo oczywiście Dieter Krombach stwierdził, że absolutnie nie weźmie udziału w takim procesie. Strona francuska chciała też właśnie, żeby doszło do ekstradycji Dietera Krombacha do Francji, strona niemiecka odmówiła, w związku z czym, co jest wielką rzadkością, wyrok w sprawie Dietera Krombacha, który został uznany za winnego spowodowania śmierci Kalinki Bamberskiej, skazano go na 15 lat, zapadł ten wyrok całkowicie zdalnie i właśnie z tego względu strona niemiecka nie uznawała tego wyroku, mimo że jakby był już prawomocny i obowiązywał we Francji. Co to oznaczało dla Dietera? Oznaczało to tyle, że jeżeli kiedykolwiek znalazłby się po stronie francuskiej i ktoś by zobaczył go, że tam właśnie mężczyzna jest, no to oczywiście doszłoby automatycznie do zatrzymania i do umieszczenia go w zakładzie karnym na te 15 lat. To teraz wszystko tak zabrzmiało, jakby to się wszystko wydarzyło bardzo szybko, bo w 1988 roku dochodzi do tej drugiej sekcji zwłok, toczy się śledztwo, trwają te wszystkie międzynarodowe wymiany pism, prośby o ekstradycję, wnioski i tak dalej, zapada też wyrok. To wszystko tak naprawdę trwa aż 7 lat, bo w 1995 roku sprawa już zahacza o Ministerstwo Sprawiedliwości, które prosi stronę niemiecką o wydanie im tego skazanego lekarza. Wyrok, który zapada, nie jest wyrokiem anonimowym, wyrokiem cichym, ponieważ Francja aż huczy od tego, że Dieter Krombach został skazany za zabójstwo Kalinki. Sprawa też oczywiście przedostaje się do mediów w całej Europie, między innymi do Niemiec, gdzie również dziennikarze zaczęli zajmować się postacią doktora Krombacha i to właśnie w 1997 roku, w marcu, dziennikarz dociera do kolejnej ofiary Dietera Krombacha, która to mówi o tym, że została przez niego zgwałcona podczas wizyty lekarskiej i była przez niego wykorzystana. Co więcej, była to niepełnoletnia dziewczyna, bo 16-latka. I to jest właśnie sprawa
pierwsza sprawa, dzięki której Dieter Krombach zostaje w ogóle w Niemczech za cokolwiek skazany. Dostaje za to, za dokonanie tego gwałtu na nieletniej osobie 2 lata, ale w zawieszeniu i zostaje pozbawiony możliwości wykonywania zawodu również na 2 lata, który to zakaz zresztą złamie, wykorzystując jakąś lukę w prawie i lukę w jakimś systemie lekarzy w Niemczech, ponieważ brał on cały czas jakieś nocne dyżury w małych miejscowościach, które nie były podłączone na bieżąco do jakiegoś systemu, w związku z tym udało mu się tego zakazu unikać przez długi czas. Co więcej, po tym wyroku, który wreszcie zapada w Niemczech, dochodzi do takiego całkowicie ohydnego, moim zdaniem, wywiadu w telewizji niemieckiej. Jest to program Frontal, prowadzony przez dziennikarkę, której teraz oczywiście imienia i nazwiska nie pamiętam. W każdym razie była to taka wówczas 30, moim zdaniem, kilkuletnia kobieta, bardzo zresztą atrakcyjna, blondynka, i ona przeprowadza rozmowę z Dieterem Krombachem. Ciekawe jest to, co możecie zobaczyć w dokumencie Netflixa, taka techniczna strona tego wywiadu, ponieważ on cały czas siedzi z takiego półprofilu, ale od tyłu, i widać wtedy, kim jest Dieter Krombach, że to nie jest miły człowiek, że to nie jest osoba, która sprawia wrażenie uczciwej. To jest człowiek absolutnie zarozumiały, opryskliwy, umniejszający w ogóle stawianym mu zarzutom. Przypominam tylko, że to nie jest moment, w którym można jeszcze się zasłaniać tym, że jakiś szalony, zrozpaczony ojciec obwinia o śmierć swojej córki wszystko i wszystkich, tylko to jest już moment, kiedy on zostaje skazany we własnym kraju za gwałt na 16-latce. I to nie jest moment, w którym chyba można się w ten sposób zachowywać. Zresztą w ogóle nie rozumiem, po co on udzielił jakiegokolwiek wywiadu. Prawdopodobnie właśnie z tego względu, że jak później stwierdzą eksperci od psychologii takiej sądowej, tacy, którzy potem go będą diagnozować, jest narcystycznym zboczeńcem, jak to nazywały media. Ja nie lubię tych określeń, ale generalnie był narcyzem i prawdopodobnie socjopatą. W każdym razie podczas tego wywiadu on absolutnie umniejsza i nawet jeszcze umniejsza swojej jakby winie i mówi jeszcze do dziennikarki, że gdyby nie była blondynką, to w ogóle nie udzieliłby tego wywiadu, co jeszcze jest tym bardziej oburzające. Rozumiem, że to są jeszcze lata 90., gdzie generalnie była dużo mniejsza świadomość na temat tego, co można komuś powiedzieć, a czego nie można komuś powiedzieć, gdzie się zaczynają granice czyjejś godności i tak dalej, czym jest molestowanie seksualne. Wtedy właściwie to jest taki przykład molestowania seksualnego na wizji. Po tym wywiadzie wypływa też na wierzch kolejna sytuacja nadużycia przez Dietera Krombacha, tym razem w 1982 roku. Krombach miał molestować też 15-latkę i po tych wszystkich informacjach mieszkańcy Lindau skrzyknęli się i przypominam, że to są czasy przedinternetowe, więc też myślę, że to było dużo trudniejsze przedsięwzięcie. Postanowili jakoś zareagować i podpisali petycję, która miała ponad 2200 podpisów i była to petycja o usunięcie po pierwsze Krombacha ze wszystkich placówek medycznych, a do tego nie chcieli po prostu, żeby w ogóle mieszkał w ich mieście. Media jeszcze przez chwilę żyją sprawą doktora z Lindau, który zresztą zostaje faktycznie z tego miasta wręcz wygnany, może sam się wyprowadza, w każdym razie traci w Lindau pracę, jest pozbawiony możliwości wykonywania zawodu i znika na moment z radaru. Andre Bamberski nie wie, gdzie jest, nie wie nawet tego Daniel, ponieważ dochodzi do rozwodu pomiędzy Dieterem i Daniel, ale nie dochodzi do niego na tle właśnie sprawy z Kalinką, tylko po prostu w pewnym momencie Dieter znajduje sobie nową kobietę i zostawia Daniel samą sobie. Co więcej, nawet po tym rozstaniu i po tej zdradzie Daniel wciąż trzyma stronę Dietera, twierdzi, że na pewno zrobił wszystko dobrze, ufa mu, wierzy i jest absolutnie przeciwna wszystkiemu temu, co robi André, więc oni właściwie tracą ze sobą kontakt kompletnie, ponieważ poza synem, który już w tym momencie jest pełnoletni, nic ich nie łączy. W pewnym momencie, mówimy tutaj o roku 2006, więc jest to 24 lata po śmierci Kalinki, w miejscowości
Riedenthal w Niemczech. Jest to bardzo mała miejscowość, na pewno mniejsza dużo od Lindau. Pewna bibliotekarka o imieniu Petra spotyka się z jakąś koleżanką w pracy i koleżanka mówi jej, że mają nowego lekarza, że przyszedł jakiś lekarz z Lindau, świetny kardiolog, a że Petra jest bibliotekarką i uwielbia coś, co dzisiaj byśmy nazwali takim researchem, że jest takim web sleuth, że sprawdza właściwie wszystkich, wszystko, chce wiedzieć i szuka informacji na własną rękę. Zresztą jest to rok 2006, więc ten internet już tak działa, powiedzmy, tak jak dzisiaj. Więc ona jest zainteresowana tym, że jakiś lekarz z Lindau, podobno świetny kardiolog, nagle się przeprowadza, jest już starszy i przeprowadza się do takiej małej miejscowości jak Riedenthal i to właśnie tam chce nagle kontynuować swoją karierę. Jest to dla niej dziwne. No i oczywiście wpisała sobie imię i nazwisko Dietera Krombacha w Google. I to, co wyskoczyło jej przed oczami, wywołało u niej chyba dość spore ciarki. Przede wszystkim wyskoczyła jej strona prowadzona od wielu, wielu lat przez André Bamberskiego, który to poszukiwał sprawiedliwości i informacji, które mogłyby doprowadzić Dietera Krombacha w końcu do Francji i postawić go przed francuskim systemem sprawiedliwości, wymiarem sprawiedliwości, ponieważ, przypominam, był skazany. I gdyby tylko pojawił się na terenie Francji, to zostałby tam od razu wtrącony do więzienia i odbywałby tam karę. Petra postanawia też wziąć sprawy w swoje ręce, kontaktuje się z André i mówi mu, że pracuje tu i tu, w takim i takim mieście, że właśnie usłyszała, że lekarz ten zaczął pracę w Riedenthalu i że właśnie tam można go znaleźć. I to jest moment zwrotny całkowicie dla tej historii, ponieważ André początkowo nie wie, co zrobić z tą informacją, czy działać na własną rękę, czy jednak działać legalnie, ale wie o tym, że przecież Dieter Krombach został pozbawiony możliwości wykonywania zawodu, więc jakim prawem ten zawód wykonuje. Informuje więc o tym odpowiednie organy w Niemczech, chyba z pomocą Petry, która znaje język, jest Niemką i w taki sposób André doprowadza do zatrzymania w Niemczech po raz kolejny Dietera Krombacha, który zostaje skazany na 28 miesięcy, czyli 2 lata i 4 miesiące więzienia za wykonywanie zawodu lekarza bez uprawnień. W 2008 roku w czerwcu, czyli 26 lat po śmierci Kalinki, Dieter Krombach dalej nie jest za tę śmierć, za to zabójstwo skazany, wychodzi na wolność i to jest taki moment, w którym to w miejscowości Szajdek się wszystko dzieje, w którym André postanawia już doprowadzić sprawę do końca. Jedzie do Niemiec i zaczyna śledzić Krombacha. Widzi, że mężczyzna wychodzi z więzienia, widzi, co robi codziennie, jak prowadzi się na co dzień, co robi, jakie ma plany. No tyle, ile może wyczytać z obserwacji, a można z takiej obserwacji wyczytać bardzo wiele. Zaczyna podejrzewać, że Dieter szykuje się na ucieczkę z kraju, ponieważ wystawia na sprzedaż swoją okazałą willę w Lindau i chce ją spieniężyć, a z tymi pieniędzmi najprawdopodobniej atmosfera wokół niego gęstnieje, poza tym już drugi raz odsiaduje wyrok za coś, więc tych wyroków może być więcej. André więc najbardziej obawia się tego, że Dieter umknie mu raz na zawsze i nigdy nie doprowadzi go przed sąd za zabójstwo własnej córki. Dlatego w 2009 roku najprawdopodobniej już całkowicie sfrustrowany i zmęczony tą zabawą w kotka i myszkę postanawia działać już na własną rękę, już nie ma siły czekać. Znowu ucieka się do drukowania ulotek, drukuje ich znowu kilka tysięcy i rozlepia je znowu w Lindau. Tym razem jest to podobizna, czy jest to zdjęcie Dietera Krombacha i taki apel o to, że mnie to osobiście bawi, bo to jest po prostu niezwykle takie śmiałe posunięcie i wręcz zakrawiające naprawdę już o szaleństwo, ponieważ André Bamberski poszukuje osób, które doprowadzą Dietera Krombacha do Francji, za granicę właśnie niemiecko-francuską, gdzie zostanie on umieszczony w więzieniu za, bo tam został skazany, informuje o tym, że właśnie Dieter Krombach jest skazany za spowodowanie śmierci jego córki. Na to ogłoszenie trafia Anton, pochodzący z Kosowa mężczyzna, o takim życiorysie nieszablonowym,
zajmował się różnego rodzaju działalnością, też o takim charakterze raczej przestępczym, miał dużo znajomych w rosyjskiej mafii. I on kontaktuje się z André Bamberskim, chce wykonać dla niego takie zlecenie przewiezienia właśnie Dietera Krombacha do Francji. I kiedy poznaje historię Kalinki, jej śmierci i tego, dlaczego tak bardzo André zależy na tym, żeby doprowadzić Dietera Krombacha przed francuski wymiar sprawiedliwości, Anton absolutnie decyduje się na to, że zrobi to dla André. Do tego wszystkiego zrobi to całkowicie za darmo, ponieważ nie jest w stanie nie pomóc ojcu, który tak bardzo kochał swoją córkę, że jest w stanie zrobić nawet coś nielegalnego, bo no tutaj oczywiście mówimy nie o takim dobrowolnym przywiezieniu, jakimś oficjalnym transporcie Dietera Krombacha, tylko mówimy o porwaniu. Ponieważ André Bamberski wpada po prostu właśnie na taki pomysł, że wystarczy, że porwie po prostu Dietera Krombacha, przywiezie go na stronę francuską i kiedy już mężczyzna będzie we Francji, to zawiezie go prosto na posterunek policji, czy tam jakiś pierwszy, lepszy komisariat i tam zostanie Dieter Krombach po prostu zatrzymany. We wrześniu 2009 roku plan wcielają w życie i tutaj nawet nie mówię o André, ponieważ Anton mówi mu, że ma się po prostu człowiek nie interesować tym, że on to już bierze na siebie, zorganizuje kumpli, z którymi to zrobi i właśnie we wrześniu ruszają do Lindau, gdzie właściwie sprzed drzwi do willi Dietera Krombacha porywają go, wrzucają do samochodu. Mężczyzna jest poturbowany dość mocno, ponieważ na miejscu porwania odnaleziony jest jeden z butów i dość sporo krwi, więc nie obyło się bez rozwiązań przemocowych niestety, a mimo wszystko André bardzo prosił o to, żeby nie wymierzać tej sprawiedliwości na własną rękę, nie bić Dietera, że on ma cały i zdrowy po prostu znaleźć się we Francji, gdzie usłyszy wyrok za zabójstwo Kalinki. Podróż z Niemiec do Francji nie przebiega w spokojnej atmosferze, ponieważ jeden z kolegów, których Anton bierze ze sobą, chce mocno okaleczyć, odcinając mu genitalia Dietera Krombacha. Jednak Anton jest tak poświęcony i oddany sprawie i temu celowi, który André chce osiągnąć, że wyrzuca go po prostu z samochodu. Nie mówię, mówię tutaj o tym koledze, którego zabrał, pośrodku niczego, w jakimś ciemnym lesie i każe mu wracać na własną rękę do domu jakieś kilkaset kilometrów, ponieważ za wszelką cenę chce spełnić życzenie André. Kiedy przekraczają w końcu granicę francuską, Dieter Krombach orientuje się, o co chodzi, bo na początku myśli, że zostanie po prostu zabity. I kiedy widzi, że przekracza granicę francuską, jest strefa Schengen, więc żadnego paszportu, niczego nie potrzeba, trafia w końcu do Francji. Wtedy wysuwa taką propozycję, że mężczyznom zapłaci 500 000 euro, jeśli tylko puszczą go wolno. Ci jednak nie chcą go absolutnie słuchać i znajdują pierwszą miejscowość, która ma gdzieś komisariat policji przy granicy właśnie niemiecko-francuskiej i tam wyrzucają jeszcze trochę poobijanego bardziej Dietera Krombacha. Z budki telefonicznej dzwonią do André Bamberskiego, podał nazwę miejscowości i poprosił André Bamberskiego, żeby zadzwonił na ten komisariat i poinformował właśnie o tym, że leży tam człowiek skazany za zabójstwo i który się nigdy nie stawił na odbycie tego wyroku. I o 3:20 tak się dzieje, że André Bamberski dzwoni na ten komisariat, informuje, że właśnie pod tym komisariatem leży Dieter Krombach, że on się nazywa André Bamberski, że to jest człowiek, który zabił jego córkę, że został skazany, nigdy nie odbył wyroku i że trzeba go pojmać. Co się zresztą dzieje? Policjanci widzą pobitego ciężko, naprawdę był mocno pobity Dietera Krombacha, no ale oczywiście od razu dochodzą do wniosku, że został on tutaj przewieziony nielegalnie, że doszło do porwania. W związku z tym bardzo szybko wzywają również André Bamberskiego, który w tym całym swoim planie, który przecież pojawił się w jego głowie już wiele miesięcy wcześniej, o ile nie lat, nie przewidział tego, że porwanie jest we Francji karalne, w związku z tym zostały mu postawione zarzuty, jednak
sam Andre został wypuszczony na wolność. Nie wiem nawet, czy został uznany za... Tak, został uznany za winnego porwania, ale dostał wyrok w zawieszeniu. W końcu stało się tak, że Dieter Krombach został doprowadzony przed francuski sąd. Rozprawa toczyła się przez bardzo długi czas, wokół oczywiście miliona kamer, mediów z całej Europy, z całego właściwie świata. Sprawa była bezprecedensowa. I wyobraźcie sobie, że dopiero wtedy odkryto tak na dobrą sprawę to, kim jest Dieter Krombach, że ma na swoim koncie nie tylko wiele gwałtów i nadużyć, ma na swoim koncie niewyjaśnioną śmierć swojej pierwszej żony. Do tego wszystkiego najprawdopodobniej miał romans, że wykorzystywał swoją pasierbicę, której po prostu odebrał życie, najprawdopodobniej dlatego, że Kalinka chciała wyznać prawdę swoim rodzicom. I wyobraźcie sobie, że nawet wtedy, kiedy ten proces ruszył, Daniel, mama Kalinki, była żona zarówno Dietera Krombacha, jak i André Bamberskiego, chodziła na te rozprawy i wciąż opowiadała o tym, że jest absolutnie pewna tego, że Dieter Krombach jest niewinny, że na pewno to jest sprawka wszystko jej pierwszego męża, który nie mógł sobie poradzić absolutnie z tym rozstaniem. I dopiero kiedy podczas którejś z wielu, wielu rozpraw dowiedziała się na sali sądowej od ofiar Dietera Krombacha na temat tego, jakich czynów obrzydliwych się dopuszczał, jak bardzo wiele rzeczy zostało przeoczonych. Kiedy dowiedziała się o tym, że jego pierwsza żona, o której nie miała zielonego pojęcia, również zmarła w niewyjaśnionych okolicznościach, dopiero wtedy Daniel zrozumiała, co przez tyle lat mówił do niej i André. Dopiero wtedy dotarło do niej, że najprawdopodobniej Kalinka nie zmarła z przyczyn naturalnych. I to był dla niej chyba niewyobrażalny cios, że dopiero właśnie w tej całej wrzawie medialnej, kiedy kamery po prostu nie odstępowały bohaterów tej historii na krok, dopiero wtedy dotarło do niej, co tak naprawdę się stało. I myślę, że pogodzenie się z tym, że wprowadziła do życia swojej córki, jej zabójcę. Mówię tutaj też o drugim procesie, bo kiedy Dieter Krombach trafił do Francji, oczywiście od razu sprawa zaczęła być traktowana też mocno politycznie. Strona niemiecka zażądała natychmiastowego wydania im obywatela swojego własnego. Francja odmówiła, natomiast zarządzono we Francji, że odbędzie się nowy proces, skoro Dieter Krombach jest tam na miejscu. Zwolniono go za bardzo dużą kaucją, ale był we Francji, nie mógł opuszczać tego kraju i proces faktycznie ruszył. I to właśnie podczas tego procesu, który był tak bardzo szeroko komentowany w mediach, Daniel dowiedziała się całej prawdy o swoim byłym mężu. I tak 22 października 2011 roku Dieter Krombach został skazany ponownie na 15 lat więzienia, czy pozbawienia wolności za umyślne spowodowanie śmierci Kalinki Bamberskiej. Za motyw zbrodni prokuratorzy ustalili to, że Kalinka najprawdopodobniej była kolejną ofiarą Dietera Krombacha, że była przez niego gwałcona, nadużywana, że była przez niego otruwana regularnie i wykorzystywana seksualnie i najprawdopodobniej postanowiła coś z tym zrobić. W związku z tym Dieter Krombach odebrał jej życie. Co ciekawe, wtedy doszło też, wyszło na jaw, że Dieter Krombach bardzo często, kiedy wykorzystywał inne kobiety, robił to czasami nawet pod własnym dachem i wtedy otruwał samą Daniel, która po prostu spała sobie w osobnej sypialni. Tak samo było z dziewczynkami tej kobiety, która odeszła od męża przemocowca, że Dieter też podawał jakąś tam super mieszankę witamin i mikroelementów i wtedy kobieta po prostu zasypiała ciężkim snem, a Dieter po prostu mógł znęcać się nad córkami, nad młodszymi osobami. Oczywiście wyrok był poddany jeszcze, była apelacja do tego wyroku, która została oddalona. Sprawa też rozbiła się o Europejski Trybunał Praw Człowieka w Helsinkach, ponieważ założono, że Dieter Krombach był
początkowo skazany właśnie zdalnie, że to nie do końca były proste, uczciwe i jasne zasady tego wyroku, że ten proces był przede wszystkim antyniemiecki, że doprowadzono Dietera przed wymiar sprawiedliwości w nielegalny sposób, bo został przecież porwany. Jednak w 2018 roku Trybunał Praw Człowieka oddalił w ogóle te skargi. Do tego wszystkiego wszystkie apelacje Krombacha zostały oddalone, jednak w 2016 roku, czyli po 5 latach od zapadnięcia tego wyroku i po zatrzymaniu go i umieszczeniu w więzieniu, został Krombach zwolniony z więzienia ze względu na bardzo zły stan zdrowia. Jednak Dieter Krombach nie nacieszył się swoją wolnością, ponieważ 12 sierpnia 2020 roku zmarł w domu spokojnej starości w Niemczech. Sprawa dość skomplikowana, ona się wydaje dość łatwa w opowiedzeniu. Ja chyba nigdy nie nagrywałam odcinka tyle razy, ile ten dzisiaj. Jeszcze słyszycie pewnie hałasy domu w tle, za co was przepraszam, ale wiem, że bardzo często sprawia to, że te historie są wam bliższe, ponieważ ja mam jakąś taką bardziej bliską i taką przystępną twarz i głos. Natomiast ta historia, przyznam szczerze, jest absolutnie filmowa, literacka wręcz. Gdybyśmy przeczytali ją jako fikcję w książce, to myślę, że mielibyśmy problem z tym, żeby uwierzyć, że do takich historii doszło i że mogłoby dojść, że one są w ogóle w jakikolwiek sposób prawdopodobne, a jednak napisało je samo życie. I ja ze swojej strony bardzo się cieszę, że tej sprawiedliwości stało się zadość, a siła Andrea Bamberskiego to coś tak inspirującego i tak niezwykłego, ponieważ on był traktowany przez bardzo wielu znajomych z taką dość dużą dozą rezerwy, ponieważ był przez nich nazywany dość trudnym człowiekiem, właśnie takim, który kiedy sobie coś postanowi, to po prostu nie ma absolutnie opcji, żeby nie dopiął swego, żeby nie zrealizował postawionych przez siebie celów. I to może być faktycznie bardzo kłopotliwe i bardzo uciążliwe w takim codziennym życiu, ale jednak właśnie ta cecha okazała się jego tak naprawdę nie wadą, ale supermocą, która doprowadziła do tego, że zabójca Kalinki został skazany. I odpowiedział za to przed sądem, zresztą też w innych sprawach również został skazany, mówię tutaj o tych gwałtach. To, co mnie jednak najbardziej w tej historii boli, to ta siła autorytetu. Takiego autorytetu, który nawet był w stanie matce, która straciła dziecko, zamydlić oczy i uspokoić jej jakiekolwiek instynkty, chociaż myślę, że tutaj postać Daniel jest taką postacią nie do końca chyba czystą, pod takim względem, że chociaż myślę, że tutaj postać Daniel będzie odbierana różnie właśnie z tego względu, że sprawiała wrażenie osoby, która nie była tak bardzo skoncentrowana na swoich dzieciach i bardzo możliwe, że też padła właśnie ofiarą manipulacji Dietera Krombacha. Zresztą też nie wiemy, w jaki sposób on, bo ona była bardzo cicha i nigdy nie chciała niczego przeciwko niemu mówić. Nie wiadomo, co tam się działo tak na dobrą sprawę między ich dwojgiem, czy może on też w jakiś sposób ją, nie wiem, wykorzystywał, być może też ją otruwał. No nie wiem, myślę sobie, że skoro ktoś robi coś takiego wielokrotnie, to może jest jakiś jego sposób na życie i na funkcjonowanie, czy tam był. Bo Dietera Krombacha już nie ma wśród żywych. Co więcej mogę powiedzieć? Polecam wam bardzo serdecznie dokument na Netflixie właśnie o tej sprawie. Nazywa się Zabójca mojej córki oraz wszystkie materiały, które pojawiły się na ten temat. Nawet są filmy fabularne i bardzo was zachęcam do tego, żeby przyjrzeć się tej sprawie. Być może znacie też podobne historie. Bardzo chętnie dowiem się o nich od was i opowiem o nich tutaj może kiedyś. Mam nadzieję, że ta zagraniczna historia zainteresowała was równie mocno jak i mnie i że mimo, że nie jest z naszego kraju, to jednak odnaleźliście tam pewien polski pierwiastek. Bardzo wam dzisiaj dziękuję za uwagę, dbajcie o siebie i bądźcie bezpieczni. Do usłyszenia.